45-letni Rafał Kawecki od roku samotnie wychowuje córkę Natalię. Jego żona zginęła tragicznie w wypadku, potrącona przez samochód. 16-latka nadal nie doszła do siebie po śmierci ukochanej mamy. Bardzo za nią tęskni, a ojciec nie pomaga jej poradzić sobie z trudnymi emocjami. Nie słuchasz mnie. No, temat jest zamknięty. No, ale nie dla mnie. Chcę na ten koncert. Jeździ on tam z mamą co roku. Nie pojedziesz sama 200 kilometrów. No to pojedź ze mną. Mówiłem ci, nie mam czasu. Muszę pracować. No może przyznaj wreszcie, że masz to wszystko gdzieś. Już zapomniałeś o mamie i o wszystkim, co z nią związane. Nie waż się tak mówić. No ale to prawda, nie chcesz nawet o niej rozmawiać. Właśnie o tym mówię. Co, nie brakuje ci jej, nie tęsknisz za nią? Idziesz na trening? Idzie, z tobą nie idę. Ach, jak chcesz. No i co się pani gapi? Oczywiście, że tęsknię za Dorotą. Tęsknię tak bardzo, że aż rozsadza mnie od środka, ale po co mam o tym mówić, rozdrapywać, żeby bolało jeszcze bardziej? Żebym się zupełnie rozsypał? Muszę być silny, dla Natalii właśnie. Dlaczego mój ojciec musi być taki beznadziejny? Dlaczego nie możesz zrozumieć, że ten koncert jest dla mnie taki ważny, bo kojarzy mi się z mamą i z tym, jaka była? Że nie wiem, może poczuję jakoś tam jej obecność. Dla niego chyba byłoby lepiej, jakby mnie też nie było. Rafał mocno przeżywa kolejną awanturę z córką. Dla niego śmierć żony również była ogromnym ciosem, zwłaszcza, że sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia i nie poniósł odpowiedzialności za śmierć kobiety. Mężczyzna nie potrafi o tym z nikim rozmawiać. Zamknął się w sobie i chce zapomnieć o niewyjaśnionej sprawie. A ty widzę, że ostro dziś dajesz. Tak. A gdzie Natka? A Natalka dzisiaj nie ćwiczy. Czemu? Postanowiła zrobić mi na złość, została na parkingu. Pogadać z nią? A nie, dzisiaj to bym raczej do niej nie podchodził. Rozumiem. Kurde. Z każdym dniem podobasz mi się coraz bardziej. Tak? A ja z każdym dniem jestem coraz mniej zainteresowana. No bo nie znasz moich największych atutów. Hej, kolego, co tu się dzieje? Dwa kroki w tył. Słyszysz, co powiedziałem? Zapraszam do wyjścia, już. Dobra, gościu, ujdźcie. Wszystko w porządku, Wiki? Tak. Chodź. Nic ci nie zrobił? Nie. Okej. No, fajny tatuś. Cię znalazł. Proszę, pojechałam. Na koniec. Tymczasem Natalia nadal nie zdołała się uspokoić. Ma ogromny żal do ojca, który nie potrafi rozmawiać z nią o nieżyjącej matce. Chce jechać na koncert, na który zawsze jeździła z mamą i nie rozumie, dlaczego ojciec jej tego zabrania. Siema, stary, wiesz co? Ja wpadnę jednak na tę imprezkę. No, trzymaj się, cześć. Hej, nie chciałabyś może iść na fajną imprezę? A jak z tobą pójdę, to załatwisz mi alko? Ile będziesz tylko chciała. Hej, zabieraj od niej łapy! To jeszcze dziecko. Mam 16 lat. O, proszę. Mam zadzwonić na policję, Oblechu? Dobra, weźcie się, odwalcie.